Cześć, chciałabym Wam dzisiaj pokazać kilka moich ulubionych ćwiczeń, które sprawiają, że mam więcej energii, mam lepsze samopoczucie, szczególnie wykonywane na początku dnia. Sprawiają, że mam lepsze nastawienie do życia, ogólnie bardziej mi się chce. Wiadomo, nie jestem żadnym trenerem, ale pokażę Wam po prostu jak człowiek człowiekowi to, co na mnie fajnie działa i to, co lubię. Mam nadzieję, że nie popłynę tutaj razem z tą matą, bo jest strasznie, strasznie gorąco. Okej, zaczynamy. Zaczynam od porządnego przyciągania i rozciągania ciała. Robię skłon do przodu i przechodzę do pozycji kija, a następnie w psie z głową do góry rozciągam klatkę piersiową. Wchodzę do pozycji psa z głową w dół, gdzie rozgrzewam nogi, a szczególnie łydki i wydłużam plecy. Jest to bardzo przyjemne. Zaczynam wykonywać ćwiczenie o nazwie tańczącego psa, czyli przechodzę z jednego psa do drugiego. Zauważcie jednak, że nie robię pełnego psa z głową do góry, ponieważ moje palce zostają zadarte do góry na podłodze. Następnie robię duży krok do przodu, przeciwną ręką podpieram się, a drugą wyciągam do nieba, skręcając klatkę piersiową. To ćwiczenie sprawia, że czuję się bardziej otwarta na świat i innych ludzi. Między ćwiczeniami przyciągam się jeszcze w psie z głową do dołu. Stawiam nogę lekko na zewnątrz i dociskam ją ręką, tak by otworzyć biodra. Jeśli czuję tego dnia większy zakres, kładę przedramiona na macie i jeszcze bardziej rozciągam ciało. Powtarzam to samo na drugą stronę i delektuję się tym przyjemnym uczuciem rozciągania. Powoli przechodzę do leżenia i zaczynam od przyciągania nóg do klatki piersiowej. Wykonuję ćwiczenia polegające na opuszczaniu prostych nóg do podłogi. W różnych wariacjach, naprzemiennie, złączonych razem lub zataczam koła. W zależności od tego, jak intensywnie mam ochotę ćwiczyć, trzymam głowę w górze lub kładę ją na ziemi. Końcowe ćwiczenia pozwalają mi jeszcze bardziej wydłużyć i rozciągnąć ciało. Ponownie rozciągam się w psie z głową do góry, otwieram klatkę, wydłużam plecy w psie z głową do góry i przechodzę do siedzenia. Zawsze na koniec ćwiczeń uwielbiam wykonywać pozycję mędrca. Ważne, by Wasze plecy były proste, a brzuch wciągnięty. To ćwiczenie bardzo uspokaja. Mam nadzieję, że te ćwiczenia pomogą również Wam poczuć mega pozytywną energię, zmniejszyć stres i skupić się na pozytywnych aspektach Waszego życia. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie moich filmików. Buziaki i namaste!